Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szalona Szynszyla i dzisiaj przedstawiam Wam kolejny odcinek Tajemnic Simów, poświęcony nadnaturalnym stworzeniom w serii. Dzisiaj będzie ich trochę więcej niż 10, ale uznałam, że trzeba się w końcu z nimi rozprawić raz na zawsze. I taka mała uwaga, nie zawarłam tu duchów, wielkiej stopy, pani Zadeckiej, nikczemnego szarlatana, etc., bo o nich odcinki się już pojawiły. Zapraszam do playlisty Tajemnic Simów, tam są wszystkie filmiki. A jeśli chodzi o serwo i te inne robociki, to według mnie są świetnym tematem na inny odcinek, także jego propozycja się już pojawiła w ankiecie. Link do ankiety jak zwykle w opisie. I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Łowcy klaunów. Zacznijmy od Simów, których w swojej krótkowzroczności pominęłam. W sumie to naprawdę mam krótkowzroczność i astygmatyzm, więc wybaczcie. Tymi istotami są łowcy klaunów. Ubrania jak faceci w czerni, choć niektórzy z nich to raczej facetki niż faceci, pomimo tego, co możemy wnioskować z ich imion. Łowcy są wyposażeni w broń laserową, która służy odklaunianiu. Czaruś nie ma z nimi szans. Jeżeli ich broń kojarzy się Wam z bronią pogromców duchów, to chyba coś jest na rzeczy. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, zapraszam do obejrzenia odcinka Tajemnic Simów, który w całości poświęcony jest Czarusiowi. Usługa odklauniania kosztuje 500 simoleonów. Tajemniczy gość. Tajemniczego gościa nie powinniśmy mylić z tajemniczym simem z dwójki, który zapładnia wszystkie simki samotnie wychowujące dzieci oraz jest zapładniany przez wszystkich samotnych simowych ojców. Chociaż ta umiejętność również jest dość naturalną, więc może warto byłoby go jednak umieścić w tym zestawieniu. Swoją drogą, teraz tajemniczy sim dzięki Bece z klanu bardzo kojarzy mi się z Michałem Rozpłodowcem, więc pozdrawiam Bekę z klanu. Wróćmy jednak do tajemniczego gościa. Pojawia się w jedynce, gdy mamy zainstalowany dodatek Abracadabra. Tajemniczy gość zjawia się pod naszymi drzwiami, kiedy się wprowadzimy i daje nam paczuszkę z magicznymi przedmiotami, które zapewnią nam dobry start w świecie Abracadabrowa. Gościa możemy spotkać również w niektórych parcelach, gdzie sprzedaje i kupuje różdżki. Służy nam też pomocą w poznaniu teoretycznych aspektów arkan magii. Możemy więc założyć, że tajemniczy gość jest jednym z pierwszych simowych czarodziejów. Swoją drogą jego zachowanie przypomina trochę pana Humble z The Sims 2. Niedźwiadek Niejadek. Niedźwiadek Niejadek, czyli Claire de Bear, jest misiem lub simem przebranym za misia, która, w zależności od wersji językowej, pojawia się na parceli mieszkalnej, by kraść jedzenie ze śmietnika lub wtedy, gdy znajduje się na niej ul. Niedźwiadek próbuje ukraść nam miód. Claire ciekawie reaguje na zabawkę misia i na niedźwiedzią skórę. Co ciekawe, niedźwiadkiem jest najprawdopodobniej Claire Ursine z Sunset Valley, z trójki. Możemy wnioskować to po imieniu oraz tym, że Ursine oznacza niedźwiedź. Pozostaje tylko pytanie, co się stało z Claire, że zaczęła łazić po parcelach mieszkalnych simów w przebraniu niedźwiedzia? Podzielcie się waszymi teoriami w komentarzach. Zły klon. Złego klona możemy stworzyć, jeśli będziemy bawili się stołem do eksperymentów. Jeżeli uda nam się wytworzyć ciemnozieloną miksturę, nasz sim zostanie sklonowany. Jego zły klon będzie chodził po domu i obrażał ludzi, w tym również swój pierwowzór. Przez to nasze faktyczne związki z innymi simami ucierpią. Przecież kto uwierzy, że to był tylko klon? Dobry klon. Dobry klon powstaje dzięki zaklęciu klon pracownik. Jest on, jak w przypadku złego klona, identyczną kopią sima. Jednak dobry klon jest bardziej przydatny. Można go wysłać do pracy, dając naszemu simowi dzień wolny. Jednak jeśli zaklęcie się nie uda, klon może popsuć nam parę sprzętów w domu. Niewidzialny przyjaciel. Zapewne jesteście ciekawi, czemu znowu umieściłam na liście niewidzialnego przyjaciela, czyli w sumie wymyślonego przyjaciela. Otóż przeoczyłam jego obecność w jedynce. Aby wytworzyć przyjaciela, musimy być dzieckiem i rzucić zaklęcie niewidzialny przyjaciel. Przyjaciel, a właściwie przyjaciółka, bo zawsze jest to dziewczynka, może rozmawiać i bawić się z dzieckiem, które je wyczarowało. Jednak jeśli z zaklęciem pójdzie coś nie tak, niewidzialna przyjaciółka będzie denerwować swojego przywołującego. Molly i Wally O'Wisk. Jest to rodzeństwo, które możemy wyczarować dzięki czarowi Wszystko dla domu. Wally jest pożyteczny, sprząta i naprawia sprzęty.
Jednak mi zakręcie się nie udało i przywołałam jego siostrę Molly. Molly jest równie urocza co jej brat, jednak ona umie tylko wszystko psuć. Tancerki Flamingo Go. Jeżeli rzucimy zaklęcie ożywienia na flaminga, powstanie tancerka Flamingo Go. Ma ona różową skórę i przypomina tancerki z karnawału w Rio. Tancerka będzie nawiązywała interakcje z simami oraz zwierzakami. Co ciekawe, wygląda na to, że zna język zwierząt. W sumie to nie jest to aż takie dziwne, w końcu to flaming. Panna Lucyna. Z jej usług możemy skorzystać na starówce. Jest to elegancko ubrana kobieta, która trudni się magią. W zakres jej obowiązków wchodzi czytanie w myślach zwierząt, odczytywanie przyszłości z dłoni oraz najciekawsza umiejętność – odzombifikowanie. Magia Panny Lucyny może kojarzyć się z wudu. No wiecie, zombie, wudu. Już od jedynki możemy sami korzystać z tej magii. Mamy bowiem do dyspozycji laleczkę wudu, którą postanowiłam wykorzystać na ćwirach. Laleczka wudu pojawia się też w każdej kolejnej części The Sims. Gnomy ogrodowe. Po raz pierwszy z gnomami spotkaliśmy się przy okazji jedynki. Możemy je tam wyrzeźbić na specjalnym stole. Jest to dość ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy, bowiem można je sprzedawać, a wraz z praktyką nasze gnomy będą więcej warte. Pierwszy przejaw ich magiczności poznajemy, gdy rzucimy na nie czar ożywienia. Gnomy są zabawne, będą opiekować się ogrodem, a jeśli znajdą wyciskarkę do winogron, to będą pływać w nektarze jak stare pijaki. Krasnale zachowują się też brutalnie wobec ogrodników, ale za to są opiekuńcze wobec ogrodów, po prostu nie lubią konkurencji. W dwójce gnomy nie są tak magiczne i ciekawe. Są tylko dekoracją do podziwiania i kopania. Sprawa zmienia się w trójce, gdzie te stworzonka są swoistym wewnętrznym easter eggiem. Znajdujemy je w różnych sytuacjach, podróżując w czasie, robiąc pranie, zwiedzając grobowce. Gnomy są sporo warte, jednak ja radziłabym ich nie sprzedawać, tylko zostawić u siebie na parceli. Pozornie zwyczajne krasnale ogrodowe zaczną się teleportować po domu i ogrodzie, włączając różne urządzenia i zmieniając pozycję. Gnom może się też pojawić na zdjęciu, jeżeli wykonał je sim bez umiejętności fotografii. Gnomy upiornie śmieją się w nocy i są o wiele bardziej inteligentne, niż się nam to wydaje na pierwszy rzut oka. W czwórce mamy znowu możliwość zabawy z gnomami. W dodatku cztery pory roku pojawiają się święta, w których musimy uszczęśliwiać gnomy, dając im prezenty. Jeżeli nasz prezent im się spodoba, możemy spróbować je przebłagać. Jeśli gnom będzie nieprzejednany, porazi naszego sima prądem. Szczęśliwe gnomy dają simom nasiona. Czarownice i chowańce. W jedynce każdy może czarować. Wystarczy nam do tego różdżka i odpowiednie składniki. Żeby jednak wyglądać jak wiedźma, musimy rzucić na siebie zaklęcie Piękna lub Bestia, które na pewno już znacie z poprzedniego odcinka. W dwójce, aby stać się czarodziejem bądź czarodziejką, należy zaprzyjaźnić się z dobrą lub złą wiedźmą. Po zaprzyjaźnieniu mamy możliwość poproszenia czarownicy o wprowadzenie nas w arkana magii. Mamy wtedy dostęp do nowego otoczenia, w którym znajdziemy dwa pałace. Jeden poświęcony białej, a drugi czarnej magii. Czarownica może przywołać zaklęciem kota, oczywiście dopasowanego kolorystycznie do jej magicznych upodobań, który staje się jej chowańcem. Są to półprzezroczyste kociaki, które nie odstępują swoich właścicieli na krok. Trójce czarodzieja tworzymy już w Create a Sim. Nie ma tu podziału na złego, dobrego czarodzieja. Każdy może uprawiać taką magię, na jaką ma ochotę. Magia jest tutaj też umiejętnością, którą możemy rozwijać przez rzucanie zaklęć i ćwiczenia. Mamy tu też dostęp do boiska do ćwiczeń w lataniu na miotle. W trójce możemy również mieć chowańce, jeżeli czarownica będzie miała kota lub małe zwierzątko. Dostanie wtedy nas trójnik, że owo zwierzątko jest jej chowańcem. Niestety wiedźmy nie uważają psów i koni za swoje chowańce. Hula zombie. Tancerki hula zombie pojawiają się wtedy, gdy odchodzi sim z platynową aspiracją. Nie wyglądają jak zwykłe simowe zombie, są nawet całkiem ładne. Z wyglądu przypominają trochę Belle Ćwir i wyglądają na bardzo żywe. Ubrane są w strój mieszkańców tropikalnej wyspy i tańczą zgodnie ze swoją nazwą taniec hula.
towarzyszą one mrocznemu i odprowadzają w zaświaty szczęśliwych simów. Towarzyski króliczek. Pierwszy rodzaj króliczka, jaki dzisiaj omówimy. Towarzyski króliczek w dwójce spełnia rolę podobną do klauna Czarusia z jedynki. Pojawia się wtedy, gdy nasz sim ma niezaspokojoną potrzebę towarzystwa. Z króliczkiem możemy wykonywać wszystkie interakcje oprócz romantycznych. Simy nie są w typie króliczka. W jego typie są inne króliczki. Co ciekawe, tylko samotny sim może go zobaczyć i to tylko swojego króliczka. Za to króliczki widzą siebie nawzajem. Towarzyskie króliczki są mniej bezużyteczne niż Czaruś. Mam na myśli to, że one naprawdę są w stanie pomóc simowi. Co ciekawe, są one najprawdopodobniej nawiązaniem do Franka z filmu Donnie Darko. Terapeuta. Terapeuta spełnia podobną funkcję co króliczek. Jednak pojawia się wtedy, gdy sim traci bardzo dużo punktów aspiracji. Sim popada wtedy w stan podobny do katatonii. Wtedy z nieba spada nam terapeuta. Wygląda jak szalony doktorek z wielkim nosem. Zastosuje on swoją niezwykłą terapię, która o dziwo pomoże simowi. Co ciekawe, jeśli terapeuta i króliczek się spotkają, to pogawędzą sobie jak starzy przyjaciele. Widocznie nieszczęście i samotność chodzą w parze. Edward Dreg. O tym panu na razie nic wam nie powiem, bo uważam, że jego historia jest na tyle ciekawa, że nie godzi się pisać o nim tylko krótkiej wzmianki. On zasługuje na osobny odcinek. Big Boss. Jest to sim, który finalnie nie pojawił się w grze, ale pomyślałam, że w ramach ciekawostki opowiem i o nim. Najprawdopodobniej był kimś takim jak dyrektor szkoły prywatnej i jego wystąpienie w grze miało być podobne do dyrektora tejże szkoły. Miał przylatywać do nas helikopterem, najprawdopodobniej gdy sim był na dość wysokim szczeblu kariery. Mieliśmy wtedy go ugościć i zrobić jak najlepsze wrażenie. Podróżnik w czasie. Emmy Trelevard, ekscentryczny sim, który pojawia się w trójce wraz z dodatkiem Skok w przyszłość. Jest to niebieskowłosy jegomość, który wprowadzi nas w świat podróży w czasie. Wymieniam go tutaj, ponieważ gra traktuje go jako istotę nadnaturalną. Emmett może być parodią dwóch postaci, doktora Emmetta Browna albo 11 doktora z Doktora Who. Z doktorem Brownem łączy go podobne imię oraz włosy. Jednakże te same włosy, a także muszka mogą przywodzić nam na myśl doktora, w którego wcielił się Matt Smith. Co ciekawe, imię Emmett Relevard jest anagramem słów Time Traveler, czyli podróżnik w czasie. Pustkostworki i inne małe zwierzęta. Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Jak byłam jeszcze małą Magdalenką, to podobno robiłam niezły raban, jak tylko spóźniłam się na Pokémony z przedszkola. W czwórce simy mają podobną serię bajek i stworków do walki. Nazywają się Pustkostworki, a wszystkich 20 i nie więcej jest. Możemy je zakupić przez internet i to, jakie stworki dostaniemy, jest losowe. Chciałabym przedstawić wam kilka z nich, jako że są naprawdę ciekawe. Jorier, który wygląda jak piekielna wersja Grumpy Cata. Srokaczu, który swoją nazwą nawiązuje do Pikachu. Pleurozaur, który wygląda trochę jak Squirrel. Dementator, antagonista i oczywiście nawiązanie do Dementorów z Harry'ego Pottera. Mgłak, który przypomina troszeczkę Cubone'a. Oraz Wilkor, którego nazwa może być nawiązaniem do Wilkorów z Pieśni Lodu i Ognia. Przede wszystkim jednak Bawolus. Bawolus jest stworkiem, którego możemy kupić, jeśli mamy dodatek Mój Pierwszy Zwierzak. Bawolusy, tak jak inne małe zwierzęta z tego dodatku, są ponadprzeciętnie inteligentne. Znają się na medycynie, fizyce jądrowej i wielu innych rzeczach. Jeżeli przeraża nas ta zdolność naszych zwierzątek, możemy kupić im przysmak zmniejszający inteligencję. Kwiatowy króliczek. Kolejny króliczek w naszym zestawieniu. Jest związany z Wielkanocą. Przybywa na nasze parcele, jeśli ustawimy taką opcję. Jest on kochany i przyjacielski. Możemy śpiewać z nim piosenki i rozmawiać o świętach. Możemy też pobić się z nim o pisanki. Lodówkowy króliczek. Jest to jeden z symboli gry. Pojawia się we wszystkich częściach oprócz jedynki. Najczęściej możemy go znaleźć w lodówkach, ale też na koszulkach, strojach, jako zabawki, mebelki, lody, a nawet gnomy.
Możliwe, że króliczek lodówkowy jest jednym z pustkostworków, albo chociaż pochodzi z tego uniwersum, bowiem jeżeli trenujemy nasze pustkostworki, to walczą one właśnie z króliczkiem lodówkowym. A na banerach, które możemy kupić w dodatku Zostań Gwiazdą do czwórki, występują razem. Tak poza tym to dziękuję, że powiedzieliście mi, że to są właśnie pustkostworki. Lama. Kolejny symbol serii. Nawiązania do tych sympatycznych południowoamerykańskich zwierzątek mnożą się w Simsach już od pierwszej części gry. Jest to kolejny easter egg, który wywodzi się chyba nawet od Willa Wrighta, ponieważ lamy są obecne też w innych jego grach. Lama, a właściwie Toteka Lama, była czczona jako bóstwo przez Omiskan. Lama, podobnie jak króliczek, występuje w grze wielokrotnie. Na strojach, jako maskotka simowych uniwersytetów, LAMA, czyli laserowy akcelerator molekuł antymaterii, kolejne nawiązanie do Doktora Who, a raczej TARDIS, na znakach drogowych, w nazwach własnych, wyzwiskach, jako dzieła sztuki i oczywiście gry z dwójki i czwórki, Nie obudź lamy. Na pewno każdy, kto zetknął się kiedykolwiek z serią, wie, o czym mówię. Lamorożec. Lamorożec to taka specjalna wersja lamy. Taki jednorożec, ale jako lama. Pojawia się kilkukrotnie w serii jako nagroda w karierze sportowej. Jej imieniem jest nazwana jedna z drużyn. Najwyższy poziom harcerstwa też nazwany jest imieniem lamorożca. Krwiożercze szynszyle. Pojawiają się tylko w The Sims średniowiecze. Szynszyle, które pojawiają się w dwójce i trójce, są całkowicie niegroźne, prawie jak Lucjanek. W średniowieczu zaś mamy misję, w której możemy albo uratować szynszyle, albo jeżeli jesteśmy bardzo złymi ludźmi, się ich pozbyć. Krowokwiat. Przygotowując nagranie do tego odcinka, byłam pewna, że znalazłam już wszystkie stworki, a przynajmniej te najważniejsze. Zaczęłam przeglądać fryzury dla dzieci z trójki i myślę sobie, jaki śmieszny kapelusz krowokwiat. I pomyślałam dalej, no pewnie, krowokwiat. Z tego, co możemy dowiedzieć się z domu Wiedźmy Twardziela, krowokwiat był czczony od wielu lat przez Simów. Tak więc pierwszy raz krowokwiat pojawia się w Bastynaut, jednak tutaj nazywa się zmutowaną rośliną. Swój pełen debiut ma w dwójce, w dodatku na studiach. Jest to roślina, którą zdobywamy jako nagrodę w karierze badacza natury. W trójce występuje jako mini roślinka doniczkowa. Można też kupić w pełni funkcjonalny kwiat ze store. W czwórce mamy znowu możliwość wyhodowania krowokwiatu. Trzeba skrzyżować kwiaty lwiej paszczy z truskawkami. Teraz opowiem troszkę, jak działa krowokwiat. Trzeba go często karmić, ponieważ jeśli jest głodny, zacznie nęcić Simów tortem przytwierdzonym do języka. Jeżeli Sim połasi się na tort, jest szansa, że zostanie pożarty przez krowokwiat. Roślina może być wtedy wydojona. W dwójce jej mleko, czy też może nektar, jest eliksirem życia. Jednak jego użycie jest dylematem etycznym dla Simów, bowiem dla jego wytworzenia życie traci inny Sim. W czwórce możemy wydoić eliksir zmieniający nastrój Sima. Poza tym, jak widzicie, zostały jeszcze na przykład te takie stworki z kosmosu, które możemy przywieźć na przykład w rakiecie, ale w sumie nic ciekawego o nich nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że jeżeli są żywe, to na przykład ten macha mackami i wypuszcza kolorowe gazy raz na jakiś czas. Więc to by było na tyle. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, bowiem YouTube podpowiedział mi, że ponad 50% widzów, którzy oglądają moje filmy, jeszcze nie kliknęli tego czerwonego guziczka. Polecam też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Poza tym na Facebooku i na grupie Tulaczy Lucjanka zawsze ogłaszam wszystkie nowe filmy. W opisie macie też link do ankiety, w której możecie zadecydować o temacie następnego odcinka. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to ślijcie je na maila szynszyla.szalona@gmail.com. Pamiętajcie, że prawda gdzieś tam jest, a ja polecam się na przyszłość. Cześć!